7, tak. Awantura o 7, no. Wiedźmin 2, no dzisiaj. Uwaga. Wyczyściłem gałę w padzie. Podobno ma to pomóc. Mentor tak kiedyś pisał i w necie tak pisali. Jak to nie pomoże, łamę pada na wizji. No było clean. Bibisz, witam Państwa w awanturze o kasę, najbardziej dynamicznej grze telewizyjnej w Polsce. Aby odnieść sukces w naszym programie, potrzeba znakomitej wiedzy, dobrej drużyny, talentu do licytacji, mentor ci powie, jak go zapytasz. A oto 12 uczestników naszej gry. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni ich członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych bohaterów. Egitka, nie gryziemy kabli. Awantura o kasy. Niemieccy to... Chyba o zwykłego mentor chodziło, nie Erl 1. Kapitan drużyny Michał Truś, student transportu z Tychów. Arkadiusz Truś, student informatyki z Tychów. I Sebastian Słowik, student prawa z Michałowa. Chyba, że był clean history, no. Dawno się był. No musisz na YouTube'a wejść zobaczyć. Kapitan drużyny Marek Duszczyk, jubilek z Warszawy i Jarosław Kryśka, Krzysztof Adam Mały. Dawca majątkowy z Warszawy. Żółci to Wojciech Zalewski, student fizyki z Brwinowa. Kapitan drużyny Dariusz Polik, student zarządzania z Milanówka. Jolanta Wojna, prawnik z Grodziska i Marcin Osiecki, student zarządzania Pierdawcy, nie, jest to normalna. Niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Chyba nie sugerujesz, że jestem gajga. O wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto pusta jeszcze loża. No. On wygląda jak deepfake Adam Małyś. Na jakiegoś łysola naklejona twarz Małysza. Ty, to są... ci nauczyciele. Tak? Dobra, to git. To ja przy nich zostaję. To drużyna... nauczycieli, panowie, udało wam się wygrać w poprzednim programie aż 15 tysięcy złotych. Siema, będzie Wieśka dopiero trójki części oglądać, bo nie chcę spoilerować jedynki i dwójki, może kiedyś zagram? Nie zagrasz, miałeś okazję oglądać fabułę z nami wszystkimi. A wybrałeś... nie, nawet nie powiem na głos, co? I to zupełnie spokojnie, przykro bez mi. Żadnego stresu. Powiedzcie, skąd was taka siła spokoju? Może Darek? Nie, no, on taki przykro mi. To może no, no to może ja, bo widzę, że ten. Myślę, że ten. Myślę, że... w Afryce pomagałeś? To nie jest wymówka. Zabawy, pieniądze są ważne i no, może i najważniejsze w tej grze, ale jak się gra, to jednak... to tak jak z pokerem, prawda? Licytuje się i nie wolno liczyć pieniędzy. Stąd potem spokój w grze, kamienne twarze i tak dalej. Twarze pokerzystów, może, nie wiem, w każdym razie... no trudno powiedzieć, jesteśmy na razie spokojni. Zobaczymy, jak długo. Panowie, a który z was jest uznawany za uczniów za tak zwaną kosę? Co? Kto jest taki nikt. Twardy? Nikt? Chyba nikt, nie wiem. Trzeba by uczniów zapytać. Właśnie, przed słucham? Trzeba by było zapytać uczniów. No trudno jest siebie reklamować w ten sposób, prawda? Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, jak to się z kosą. W każdym razie zachowujemy wszyscy w czwórkę równowagę między uczniem a nauczycielem. Taka, jaka powinna być, wydaje nam się. Czyli nie za blisko, nie za daleko, nie za blisko, tak? Nie za daleko. Uczeń i mistrz na tej zasadzie. Panie Andrzeju, a pan grał w życiowej szansie? Zdarzyło mi się 2 lata temu zagrać. No właśnie. Właśnie. Ile pan wygrał? Chyba szansa, to nie wiem, co to jest. No proszę, 500. 25 tysięcy.
W każdym razie cieszymy się, że gracze do nas wracają, tym razem do Awantury o kasę. Życzymy mistrzom powodzenia, witamy w grze. Po komentarz, dzięki. Nie pamiętam, który mistrz chciał. Pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają, to po raz drugi zobaczymy ich w loży mistrzów w następnym programie. A jeżeli im się nie powiedzie, to ustąpią miejsca w swojej loży nowej drużynie. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie po 5000 zł. To są pieniądze, które służyć będą Państwu do licytacji. A ja mam na kole 31 kategorii pytań. Po wylosowaniu kategorii licytujemy. Drużyna, która wygra licytację, będzie odpowiadała na pytanie. I jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pytanie. A jeżeli się myli, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w pierwszym etapie i ta drużyna zmierzy się z mistrzami w finale, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Co słychać u niebieskich? Okej. Tak? Jest dobrze. Dobrze jest. Okej. Zieloni? Jesteśmy zwarci. Adam Małysz, deepfake. A żółci? A my gotowi. Rewelacyjnie. W takim razie losuję pierwszą kategorię. Ta bym już krzywdził, ale elfa bym... Dobrze mówić. Początek. Mam świat polityki. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. Żółci 300. Zieleni 400. Zielonym kibicuję. Ale tak to nauczycielom, mistrzowie w porządku. 800 zieloni, 900 żółci, 900 po raz drugi. Mam 1000 od niebieskich, 1000 po raz drugi i 1100 zieloni, proszę. 1100 po raz drugi, 1100 po raz... Ile? 1200 niebieskich. On się wyrwał. Ej, to chyba do odciny pierwsze pytanie, czy nie? Co? 3900 zł w puli tego pytania. Licytację wygrali zieloni. Świat polityki. Które z państw skandynawskich nie jest monarchią? Szwecja. Chyba nie wiem. Finlandia nie jest monarchią. Jak Finlandia? Ona się w ogóle nie zalicza. Naciągane jakieś wymysły. Udzielamy odpowiedzi. Jest to Finlandia. Tak jest! Dobra! Sranie w banie. 3900 zł wędruje na konto drużyny zielonej. Kłamią. Prowadzenie mają 7,5 tysiąca. Kłamstwo pieprzone. Za nimi w tyle niebiescy 3800, a żółci 3700. Ale to jest dopiero początek gry. Wszystko może się wydarzyć. A co będzie dalej, zobaczymy. Po reklamach bądźcie z nami. Dobra. Po pierwsze, czemu oni kłamią na Wizji? Stronie telewizora trwa awantura o kasę. Pierwszy etap jest prowadzą zieloni 7,5 tysiąca, a potem niebiescy 3,800, żółci mają 3,700, a ja mam jeszcze 5 kategorii do końca tego etapu. Tak, Nefka, masz rację. Masz rację. Dawać jakieś fajne ok. Motoryzacja. Oj, dupa będzie. Klasik. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham Państwa. Rzuci 300. Rzuci 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. 500. 500 zieloni. Rzuci 500. Ty, serio Adam Małysz jest w zielonych. 800. 800. Łysy Adam Małysz. Mam już 800. 900 zieloni. Dobra, szczerze, jeżeli ten żul kiedyś co na YouTubie był, to był serio Adam Małysz, to ten zielony to też jest Adam Małysz. I Louis. A ten żul to był Adam Małysz. 1300. Co ty gadasz, David? Prawdziwa? Potem obejrzymy. Po awanturce.
6100 do domu bon? Złotych w puli tego pytania odpowiadają niebiescy i albo... No ja na wchodzę. Ale... Znajdą się witam wtedy na drugim miejscu, tylko 100 zł różnicy będzie do zielonych. Ja na wchodzę. Powiedzą prawidłowo, ale jeżeli im się nie uda, to będziemy musieli niestety państwa pożegnać. Jan na wchodzę? Jan Louis. W którym kraju rozpoczęto produkcję samochodów Aston Martin? No w Anglii. Po Anglii. Powiedz Wielka Brytania i Louis. Angielska. Na pewno? Nie wiem, kto jest. Czekamy jeszcze, mam trochę czasu. Jak USA? W Anglii na 100%. Aston Martin będzie Anglia. Mhm. Na pewno? Bo ja nie wiem, jest to pewno. Znaczy, no, jeszcze nie, to jesteś specy. Nie, wczoraj jeszcze. No oczywiście, że przez Bonda wiem, no jakbym inaczej. Tak jest! Ja w ogóle się autami nie interesuję. 100 zł wędruje na konto drużyny niebieskich. Są teraz na drugim miejscu cały czas, ale już delikatnie prowadzą zieloni 6200 i żółci 2700 zł. Cztery pytania. W Anglii, bo Martin? Co to znaczy? Co ty piszesz? W Anglii, bo Martin? Co to znaczy? Mity i dzieje starożytne. W Anglii, bo James Bond tym autem jeździł. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Rzuci 300. 400. 400 zielonych. Rzuci 1000. Rzuci ile? 1000. 1000. 1000 po raz drugi i 1000 po raz trzeci. Sprzedaż. 1600 zł to jest pula tego pytania. Jakoś tak chyba wszyscy byli zaszokowani, nikt nie chciał przebić, słucham? Krzyczeliśmy, ale coś nam nie wyświetliło. Ja nie słyszałem, że pan tak, kategoria więcej, moja, mitomania. Ale jest problem, my też mieliśmy lekko, dwukrotnie krzyczeliśmy i też nie było usłyszane w pierwszym i w drugim pytaniu. No, to rzecz... Ja rozumiem, kto głośniej, to tego przyjmuje. To, jak nie słyszę, niestety nie no przyjmuje. No jest. Mamy ten drobny problem. Ale jeżeli nawet jest duży hałas, a ktoś niezbyt energicznie krzyczy, mogę tego nie dosłyszeć i wtedy no, przyjmuję no kwotę, którą słyszę. No 1600 w puli, no ta. Mity i dzieje starożytne. Dobrze mówi. Niewierną żoną którego z rzymskich cesarzy była Valeria Messalina? Nie wiem. Tiberiusza. To moja odpowiedź. Klaudiusza. Na pewno? Na pewno. Aha. Odpowiada Jola. Klaudiusza. Tak jest, Klaudiusza. Dobra, to miałem na myśli, tylko mi z kliki językiem zrobiłem. No brzmi podobnie. Niewątpliwie Klaudiusz, choć utalentowany, światły, miał pecha do kobiet. Tak jest. 1600 zł wędruje na konto żółtych, mają 3300, przed nimi są zieloni 5800 i uwaga, na prowadzenie wyszli niebiescy 5900 zł. Trzy pytania do końca tego etapu. Jeszcze wiele się może wydarzyć. Klaudiusz z Big Brothera? A, ten głos, tak? Czy jaki? Ten głos się tak nazywał? I to Wielki Brat. No tak, gramatyka, Big Brother. I ortografia. Przez misklik językiem można... Rzucić... Rozpoczynam licytację. Tak na próbę pan zrobi, rozumiem. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham... Państwa. Nie jesteś 300, 400, 500 żółci, 600 zieloni, 700 żółci. Pieprzyć żółtych. Nie, czekaj. Tak. Zieloni? Czemu zieloni mordę zamykają ciągle? Pan nie może sam siebie przelicytować. Jak pan powiedział 700, nikt już nie zalicytował. Nie, było okej, po prostu zawodnicy myśleli, że ktoś podał. Tak. Ale lepsza jest czujność niż przespać. Wszystko dobrze. Tak, 1600 zł w puli tego pytania. Jeżeli odpowiedzi prawidłowo, no to zmniejszycie mocno swój dystans do pozostałych. On nie wiedział. Jak zapiszemy wyrażenie... Pół Francuz. Dobra, mamy na ekranie, więc XPP. Francuz, nie wiem, czy z dywizją, bo Francuz przecież musi być z dywizją. Ale to ma być tak, że z dłużej i z myślnikiem? To o to chodzi? Tak.
Francuz. W ten sposób. No pół oczywiście tak, może być tak. Małej literki ewentualnie. Czyli oddzielnik. Dobrze. Na pewno poczekaj się, spokojnie. Wielką literą Francuz. Spokojnie, no, mamy ciszę, czy jak? No na pewno tak, bo nie może być pół Francuz, bo mogłoby być może pół. Nie, no Francuz musi być z dużej, na pewno z dużej litery, ale to będzie bez myślnika. Dobra, bez myślnika. Adolf Hitler, speedrunner. Odpowiada Jola. No ja go znam. Piszemy oddzielnie. Page of War graliśmy. Z dużej litery, pół z małej, oddzielnie. Może być z małej. Bez myślnika, tak? Oj. Bez myślnika, oddzielnie. Oj. Doszczegółowione nasze. Doszczegółowione nasze odpowiedź. Niestety nie. Z myślnikiem. Myślnikiem. Oni wam bankie dali, nie? Ale oddzielnie z wielką literą, tak? Tak. Tak. 1600 zł. Oj, panowie. No, ta nerwowość w licytacji, ona zawsze jest dobra, ale może jednak przy odpowiedzi warto tu spokojnie sobie napisać i zastanowić się, bo jest aż minuta na odpowiedź, a ja zawsze sygnalizuję, kiedy czas się kończy, także tutaj nie ma ryzyka, że coś będzie po czasie. 1600 zł przychodzi do puli następnego pytania. I jeszcze dwa pytania do końca tego etapu. Dałby za 200 podpowiedź. No ale podpowiedzi byłoby bez izy myślnikiem. To jak? Tym razem biologia. Witam, Faulek, witam. Biologia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Zieloni coś jeszcze będą grali? 500 zieloni po raz pierwszy, 500 zieloni po raz drugi. Po 800 puli w ogóle. To warto kupić. 800 zieloni po raz trzeci. Ułomki w dupę, co jest? Czemu tu nikt nie gra w tym odcinku? Pierwsze pytanie lecieli? I od tamtego czasu każdy cicho. Odpowiedź w razie czego już. 3400 zł w puli, ale jestem ciekawy, dlaczego żółci nie zagrali wabank. No właśnie. Nie ta kategoria. Niestety. Czasami. No tak, no ale żeby wygrać, to powinniście tu postawić wszystko na to pytanie. No. Tak. Zobaczymy, jakie będzie pytanie. Ale oczywiście zobaczymy, bo może to się okaże słuszną strategią. Odpowiadają zieloni w puli 3400 zł. Jaką inną nazwę noszą kasztany jadalne? Orzechy. Odpowiedź, Marcin. Moja odpowiedź. No jak inaczej niby? Orzechy kasztanowca. Chcielibyśmy się dowiedzieć, ile by kosztowała nas odpowiedź. Kebaby? 1400 zł. Damy 1000. 1200. Dobrze, 1200. Mały już się zgodził. 6600. Pomelo. Nie. Pumchwaty. Nie. Papaje. Marony. Marony. Marony, oczywiście. Marony? Tak. Kto udziela odpowiedzi? Nie wypowiadam się. Nie? Papaje, nie. Jarek, papaje na pewno nie. Bo to jest... Marony na stop drożym, przecież inne są w miarę znane. Tak jest! Papaje, chłopie! 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 Dziadu! Mają 6600, zanim legenda. I żółci 1900 zł. Ostatnie pytanie do końca tego etapu. Dziadu! Kategoria. A to ciekawostki. Co to za wyraz marony? Rozpoczynamy licytację. Jakiś w Francji, gdzie oni jedzą kasztany. We Francji jedzą dziwne rzeczy. 500 rzuci. 500 po raz pierwszy, po raz drugi. 500. Mam 600 zielony niebieski. 700. Mam 700 zielony. Rzuci 700. Rzuci, mam 700. Mam 700. 800. 800 rzuci, proszę. Żółty to jest przyklas. 900 po raz drugi i 900 zielony. 1000 niebieski, proszę. 1100 rzuci. Zieloni wchodzić! Zieloni! Boże, jaki on jest ospały ten Adam Małysz. Adaś, zablokuj żółtych, bo wejdą! Ja pierdzielę, Adam!
Myślisz tylko o tej mamuciej skoczni, pieprzeńcu. I powiedzieć trzeba od razu w ten sposób, że taką licytacją żółci wprowadzili zielonych do finału. Pięćka mają. Dziękujemy. Bardzo proszę. Prosimy. Oddacie później. Takie rzeczy. To oczywiście dziwię się niebieskim, bo... Idź, Defrot, powiedz mi, czy warto. Żeby wygrać ten etap. No, ale jest to trudna kategoria. Ale teraz, no, mają powód do zdenerwowania zieloni, bo mimo to, że już wchodzą, to jeszcze nie wiemy z jaką kwotą, bo jeżeli żółci nie odpowiedzą, aby nie to odpowiedzieli. Zieloni wyjdą do finału mając 9,5 tysiąca, a jeżeli żółci odpowiedzą, to tylko niebieskich to żywym ogniem palić. Do czego służył ten przedmiot? Służył. Czyli tego się już nie używa, powaga. Ty, to jest do tego? Do... siana? Z donoszenia skrzynek. Jak skrzynek? Albo do wyciągania. Ale do noszenia paczek. No, do paczek. To mi chodziło. Trofeum na łeb króla. Tak. Wiesz, jak może jakiś taki do noszenia to jest, że się tak nabija i wniesiesz, nie? Czy tam zahaczasz o coś? Nie, jeszcze wiesz, jest jakaś wyciągarka do czegoś. Można prosić podpowiedź taką gratisową? Niestety nie, bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro, nie. Regulamin nie przewiduje. Słuchajcie. Ty chytrusia. Mam około 20 sekund. To jest bardzo mocne, więc musi być coś. Gratis to możesz z żerem do domu wrócić. To jest jakieś rolnicze, ja nie rolnicze. Jak wsadza się tylko komuś w dupę? No nie ma bata. Odpowiadam, kapitan. Nie odpowiadam. Odpowiada Wojtek. Uważamy, że jest to, ponieważ jest to takie mocne urządzenie, kojarzy nam się z czymś do noszenia paczek. Pod sznurek wsuwamy na przykład i podnosimy do góry. Dużych ciężarów do noszenia. Czegoś, co niewygodnie schwycić, a co można zaczepić na tym, czego nie można... Gada, żeby w klucz trafić. Tak. Składane. Tak. Nie. Ale po co składać? To raczej nie do noszenia. Żeby schować. Też nie wiemy. Nie, dobrze chyba mówią. Myślę, że składany po to, żeby po prostu przenosić to w kieszeniach, a wydaje nam się, że to może być coś do przeciągania skrzynek. Tak jak panie sklepał czy coś że takiego. Że gaz w kieszeni przeciąga skrzynkę. Nie, po prostu dla pracowników, którzy... Aha, nie mówili dobrze. Aha, mistrzowie? Nie mamy pojęcia, przyznamy się. Bez bicia. No, myślenie żółtych było poprawne, ale niestety odpowiedź nie jest dobra. Co? Do zakładania butów. Co? Okej. Okay. Do zakładania butów? Tak bywa. Do jakich butów? No bardzo mi przykro, nie udała się ta zagrywka żółtym. No szkoda, to bardzo sympatyczną mieliśmy drużynę żółtych, waleczną, dużo więcej. Do jakich butów, dupę? Bo betonowych. Wygrali u nas 4300 zł. Gratuluję Państwu. I bisz pokaż jak. No. Nie udało się odpowiedzieć. Do finału wchodzą zieloni. Mają na koncie 5000. Ja pierdzielę. Za ostatnie pytanie, na które przeciwnicy tak, Rukaszu, miałeś rację jednak. 9,5 tysiąca. Bo to z Anglii, no. Dobra, Adam Mały z 9,5 kama. No nie jest źle, nie? Łapiesz za tył buta, ciągniesz, żeby się syra zmieściła. Bez tego się butów nie dało ubrać. Grają zieloni, mają na koncie 9,5 tysiąca. Z czego kiedyś były buty? No cóż, panowie, nerwowy był ten pierwszy etap, zwłaszcza licytacje, ale pan, panie Marku, radził sobie świetnie. Pan się specjalnie przygotowywał do programu? Nie, nie, po prostu oglądałem poszczególne odcinki. A ty nowo pan licytację? Nie miałem z kim. Tak? A panowie tu się poznali? Nie. Nie no, chłop wygląda dosłownie jak deepfake Adam Małysz, no. Na łysy łeb naklejona twarz deepfake'em Adama Małysza. Przysięgam, to jest nierealne, że to jest człowiek prawdziwy. Z kim? On nie istnieje. A panowie tu się poznali? Nie. Nie, jesteśmy starymi przyjaciółmi. Aha, kto dobierał drużynę? Pan, panie Marku? Ja. Jak to było? No po prostu musiałem... No to są testy AI w 2002 roku na ludziach, nie? W żywe oczy kłamią. Bo znam ich wartość. Adam Małysz i Paris Platino. Ze względu na wiedzę, czy po prostu paczka kolegów? Tak. No na wiedzę, zdecydowanie na wiedzę. Panie Czarku, z czego pan będzie pomocny?
Niczego. Jestem raczej humanistą, sztuka, świat, geografia, tego typu rzeczy. Panie Mirosławie, a pan? Ja pochlebiam sobie, że dysponuję tak zwaną wiedzą ogólną, ale głównie z udziałem przedmiotów humanistycznych jednak. Panie Marku, a pan? No oni są tak mądrzy, że ja już nie muszę nic wiedzieć, no. On skacze na nartach. Rozumiem, panie Marku, że licytacja to pana specjalność. Zobaczymy. No tak mam wynika nadzieję. Z pierwszego etapu. Panie Jarosławie. Historia, geografia, film. No to co z dziedzinami ścisłymi? Gówno. To tak ogólnie wszyscy, po trochu. Nic. Aha. Co no kto i sobie... mamy jeszcze tajną broń. Aha, co kto sobie przypomni? Tajna broń. 9,5 tysiąca tajna broń? Chłop ma Glocka, jakby przegrał licytację. Panowie mają 10 tysięcy na koncie. Jak oceniacie, panowie, grę zielonych? Nie no. Tyłówka. W pierwszym etapie. Jesteśmy pod wrażeniem pierwszej rundy. Podejrzewam, teraz będzie dominowało hasło bij mistrza. Kupiłem smakowe tak. prezerwatywy, chcesz przetestować z widzem? Ale ja nie będę po tobie tego żuł. Także podejmujemy wyzwanie i... Ale trzeba dodać, że łatwiej to wyżuj i opisz smak. Dlatego no bo to do żucia, tak? Już na pierwsze losowanie. Witamy w finale mistrza. Przede mną jest koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii drużyny przystępują do licytacji. Już ta drużyna, próbował, powaga. Będzie odpowiadała na pytanie. I jeżeli odpowie prawidłowo, wygra pieniądze za to pytanie. A jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w finale i ta drużyna wygra program i zasiądzie w loży mistrzów okay, w następnym może programie, być. Która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię w finale. Karty mają ze wzorami, jak na maturze. Może być. Dobrze się dmucha balony i smaczne. Film polski. No mówili, że z filmu są mocni. Zieloni. 300 zieloni. To nie wiem komu kibicować, oba teamy spoko. Może tym nowym? Adam Małysz? Adasiowi. Ej, Adam i Adaś to jest to samo, nie? 1700 jest przybitka. 1900. A tam. Dwa po raz drugi, dwa po raz. 200, dziękuję. 200. 2300. Małeś, no tak. Golił się, żeby kask wchodził lepiej. O kurde. O kurde. Taktyka, przynajmniej bardzo kosztowna, ale często skuteczna. Jeszcze na wabank mają. Pan Andrzej pociągnął licytację jak mógł najwyżej, potem podejrzewam, że sądził, że już dalej nie będzie, że będzie wabank, tak? Tak pan myślał? Znaczy podejrzewaliśmy jakiś fortel. To za dużo? Tajna broń. I pan Andrzej zablokował zielonych, nawet przepłacił o 100 zł. Tak na pewno, tak, jakby nie przepłacił, to by miał dwie szanse. 11 900 zł na koncie. Trochę spieprzył. Szansa dla mistrzów na zwiększenie swojej przewagi. No ale jeżeli się mistrzom nie uda, to proszę państwa, na koncie będą mieli tylko 400 zł. Także to jest bardzo ryzykowna gra. Jak brzmi nazwisko odtwórcy roli Macieja Boryny w filmie Chłopi? Władysław Hańcza. Czekaj, Maciej, to jest na pewno. Maciej, tylko nazwisko. Kolega Maciej odpowie na to pytanie. Władysław Hańcza, tak? Tak. To jest według nas Władysław Hańcza. Czy jesteście pewni dlatego, że tam... Ale Macieja Boryny? No właśnie, Macieja Boryny. Jak jest to pytanie? Nie, no dobrze. Ty! Maciej, bo drugi jest Antek. On im pomaga? Tak jest. Jesteśmy pewni. Hańczo. Tak jest! Okej. Okay. Czyli dobrze mieli. 11 900 zł. Mamon Płockowski. Panie Andrzeju, ulżyło? Tak. Powiedz, że teraz. Ulżyło? Myślę, że tak. No myślę, na pewno. A koledzy co myślą? To samo. Zasiał niepewność.
Chciał rozbić team. Na koncie zieloni 7200, 5 pytań do końca tego etapu. Kamil Donosicielski? Co to za aktor? Gdzie go można obejrzeć? Kategoria chemia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham pan. Co wy piszecie? Ja się na poważnie pytam. Witam Trojan. Oj, taktyka leci, taktyka. Adam Małysz. Albo skok z mamuciej, albo dead. No ale zieloni, jak mówili, no nie są mocni z przedmiotów ścisłych, ale może to jest ta tajna broń się okaże teraz. Zaraz zobaczymy. Jak ogólnie nazywa się stop miedzi z cynkiem i innymi metalami? Mosiądź? Co ty gadasz? Nie. Chyba nie. Zieloni odpowiadają tak. Nie, odpowiadamy mosiądz. Jubiler musi się znać na takich sprawach. Tak jest! Oni mają jubilera w teamie? Tak. Pogłuchłem chyba. 700 zł trafia na konto drużyny zielonych. Mają teraz 7,5 nie, tysiąca. Matko, co ale nie cały wiem. Czas prowadzą mistrzowie. Mają już 12 tysięcy złotych. Ale ponieważ jeszcze mamy 4 pytania do końca gry, także wiele tu się może zmienić. A czy coś się zmieni, zobaczymy po reklamach. Bądźcie z nami. Mortadelowy ksiądz. Co ty gadasz? Nie ma takiego filmu. Ani spektaklu. Jest? Witamy Państwa ponownie. Trwa finał awantury o kasę. Zieloni to wczoraj oglądałeś? Tysiące na koncie, ale cały czas prowadzą mistrzowie. Mają aż 12 tysięcy złotych. 4 pytania no właśnie, do końca gry. To ja ci powinienem zadać to pytanie, a nie ty mi. Co ty oglądałeś, że Mortadelowy Książę to niby tytuł? Literatura światowa. A to, co ty piszesz? Oho! Rozpoczynamy. Mają dwóch czy trzech humanistów, tak? Każdej drużyny i słucham panów. Zieloni 300. Zieloni 300 mistrzowie. 500. Mam 500. 600. O! 700. Siawa tabor. 1000. Jest 1000. 1100. Mam 1100. Do Jareczka? 1300. Mam 1300. 1400 po raz pierwszy. Dawaj do dwóch i blok. 700. Sprzedam. Aha, okej, ostro lecimy, dobra. Ty nieźle licytują. Ej, dobrze licytują mistrzowie bardzo. Po raz drugi i ma to swoje dobre i złe strony. No, dobra strona jest taka, jeżeli się uda przejąć całą pulę, czyli 10 tysięcy złotych, co ty gadasz? Wzbogaci ci się w sumie o 1400 zł od poprzedniego stanu. Będzie 13400, bo tam było 12 tysięcy. Ale jeżeli wam się nie uda, to znajdziecie się na drugim miejscu w grze. Będzie 4400 tylko. Witam was, Tambor, witam. Dobrze cię widzieć. No i przyjmujemy je z honorem jak na razie. Zobaczymy, jak będzie później. Rozumiem, że wszystko przyjmiecie z honorem. Ci nauczyciele w porządku, nie? Fajny team. Oto pytanie. Literatura światowa. Jak brzmi nazwisko autora dramatu Końcówka? Nie wiem, co to w dupę jest. To od razu bierzemy podpowiedź. Jeżeli można, oczywiście. I za ile? Tanio, no bo wszystkie pieniądze w puli są ich. A co by panowie zaproponowali? 10%, 900. Jeżeli tak będziemy mieli kasę, strzelna, przegrana. Jaka jest następna pozycja? 800. Króciutko. 100 więcej, 1000 do równego rachunku. 2500. No nie ma sensu. Dwa. Przecież tam ci dali 1200 do puli. Wygracie o swoje. Z ciężkim sercem, dobrze. Dziękujemy. Dziękujemy.
Jean-Paul Sartre. Co przegrałeś? Arthur Schaeffer, Samuel Beckett, Arthur Miller. Myślałem, że jakiś Rusek będzie. Żaden nie brzmi jak Rusek. No i nie wiem, no. Ten Schaeffera obstawiam. Nie wiem, kto to. To mam takie pióro. Czemu Schaeffer? Nigdzie cię nie biło uszy? Nikt. Kojarzy mi się z tym. No to bardzo. Skarżyć mu to. Beckett na pewno. Znaczy chyba nie, bo jest... Kogo to? Czekając na Godota, coś tam jeszcze. Miller to tam... Jaki kolor orężady Heleny najlepszy? No, klasyczny. Najlepszy. Czy zieloni uznają tę odpowiedź? Nie jesteśmy pewni, moim zdaniem Samuel Beckett. Samuel Beckett. Zieloni nieźle. Jak biały to nie jest klasyczny. Chodzi o picia, a nie o... Proszę zobaczyć, co się stało, jeżeli chodzi o stan kont drużyny. Jedzenie. Mistrzowie przegrywają, mają jedyne 2400 zł, a zieloni mają 6100 zł i do puli następnego pytania przechodzi... Zieloni, zablokujcie ich. Małyś, Małyś, króciutko. Wabank to pierwszy, nie, bloka mogą zrobić. Zieloni mogą blokować. A ile mają 2400? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słabanów. Mistrzowie, no! Ja nawet nie wiem, co Małyś powiedział. Możemy prosić o powtórzenie fotokomórki. Żeby sprawdzić, tak? Sprawdźmy. Ja jestem pewien, że mistrzowie pierwsi powiedzieli, ale jestem również... mogę być obronny. Nie, mistrzowie raczej pierwsi. Słabanów. Nie, no, w dupu. Tak więc wyraźnie widzieliśmy, dużo szybciej jednak pan, znaczy dużo szybciej, to w sumie ułamek sekundy, ale dało się to zauważyć. Pan Andrzej pierwszy krzyknął wabank. Ale zieloni nawet jakby wygrali, to nie miałem 5 kanał. Tak, to też jest takie, wiesz. 11600, ale jeżeli się pomylą, odejdą z gry i nowymi mistrzami będzie drużyna zielonych. Nie wiem, widzowie, no nie. A nie, oni mają 9,5 przecież. Jakiego koloru medal zdobył Andrzej Gołota na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu? Złoty. Andrzej Gołota zdobył brązowy medal w Seulu w 88 roku. W 1988 roku. Tak jest! Czemu brązowy? Mistrzowie odrobili straty z ostatniego pytania. 11 600 zł trafia teraz na ich konto. Zieloni mają 5900. Dwa pytania do końca. Jajeczny Gołota. No właśnie, czemu brązowy? Ulubiona kategoria. Nie ładował na humanistycznych drużyn. Matematyka. Nie ładował na tym. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i złam panu. 300, 300 mistrzowie. 400. 400 zieloni. 400 po raz drugi. Przeciwnicy tacy byli? 700 zł, który tutaj mistrzowie nie chcieli odpowiadać. No, dlatego pewnie, Tedek. Że się nie czują najlepiej, bo w końcu drużyna waleczna jest. Nie dołoży 5 kawy. To nie jest wasza dziedzina, tak? Nie, no raczej nie. Nie wiem, czy pani ze szkoły średniej się cieszy teraz, czy płacze, ale no muszę nie wiem, co to jest gra Wojna Krwi. Ile rozwiązań maksymalnie może mieć równanie kwadratowe w dziedzinie liczb rzeczywistych? Dwa? Ale było coś takiego, że nieskończoność, że od tej liczby... Zieloni odpowiadają za to, Marta, spokojnie. Do tej? Czy to były inny rodzaj równań? Tak mi się podchodliwa. Co ty na to mówisz? No, te przedziały chodzi. W dziedzinie liczb rzeczywistych. Aha, przy nierównościach. No tak, tak. Nie jesteśmy pewni, ale odpowiadamy. Masz rację. Jedno. Mistrzowie potwierdzą? Nie, no ja. Dwa, tak jest. Dwa.
więc 700 zł przechodzi do puli ostatniego pytania. Losuję tę ostatnią kategorię, która wyjaśni nam, z jakim stanem. Ale oni mieli samych humanistów. Mieli prawo źle odpowiedzieć. Oni czytają książki. Geografia, no i koniec. Rozpoczynam licytację. Przypomnę, że w puli mam od razu 700 zł. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. 300, Jezu, myślałem, 300, że dorzuci, jak tak gadał. Ale małyż! Widzieliście, z jaką małyż patrzył się, rządzą? Państwa. 300 zieloni. Proszę, dajcie więcej, proszę. Nie damy, iluj. Mam do domu. Panie Marku, pan nam, że nie licytował. No tak, no. No tak, nie ma prawo. Gdyby pan zaczął licytację na wyższym poziomie, być może... To by cię zablokował. Pan Andrzej by tu się skusił. Ile państw graniczy ze Słowacją? Raz, dwa, cztery? Czechy. No to Słowacja. To są Czechy, Polska. Ukraina. Węgry. I Austria. Tak, jeden, cztery chyba. Jak nie? Nie, Austria. Austria, Węgry. Tylko Węgry? Z Austrii. Czyli cztery. Raz, dwa, cztery. Austria, Polska, Ukraina. Czechy. Węgry i Austria. Niestety nic, czy Austria, czy Węgry. Cztery albo pięć. Jeszcze czasu mamy? Czekajcie, Węgry. Aż na Austrię nie. Z Czechami. Czechy. Polska. Bo jeszcze Ukraina. Są Morawy do Czech i dopiero jest Słowacja. Mołdawia. Kto? Mołdawia. Mołdawia jest na głowie. Nie, nie. No to cztery. Odpowie kolega Cezary. Proszę. Cztery kraje. Potrafi pan wyliczyć? Polska, Ukraina, Węgry i Czechy. I zapomniał pan, że Austria. Ty jednak Austria. Jeszcze Austria. O kurde. Tak więc... Też bym dał cztery. Wszystko jasne. Zieloni, no, był taki moment, że wygrywali, zagrażali naszym dotychczasowym mistrzom, ale nie udało się odpowiedzieć na te dwa ostatnie pytania i panowie kończą grę, mając na koncie 5100 zł. Gratuluję. Będzie coś grane dzisiaj? Nie, nie, dzisiaj nic nie gramy. A no, tak naprawdę pora na Wiedźmina. Była stresująca gra, panie Andrzeju. No tak, nie ma czego ukrywać tutaj, było blisko końca. Mało brakowało. No, opłacało się nie chodzić też na lekcje w szkole podstawowej, kiedy oglądałem Olimpiadę w Seulu. To było we wrześniu i ale to by nie. Dzięki dobroci nauczycielom dzisiaj mogę tutaj, prawda, wygrywać. Tak jest i panowie... Czy link do animacji na razie nie dawaj. Złotych za dzisiejszy program. Jeszcze nawet shotów nie oglądaliśmy, więc nie chcielibyście oglądać przeróbek. Programach wygraliście do tej pory 26 tysięcy złotych i to was będziemy gościć w następnym programie w Loży Mistrzów. Gratuluję! Nawet nieźli ci nauczyciele, nie? A jeżeli państwo chcą bawić się z nami, wygrywać pieniądze, sprawdzić swoją wiedzę i umiejętność licytacji, zapraszamy. Należy wysłać SMS pod numer 76. Tritex, będzie Wiedźmin 2 grany. Ostatnio przeszliśmy Wiedźmina 1. Aha, jeszcze TikTok Daltona miałem zobaczyć, czy to prawdziwy, tak. Dawaj, ma... Siemanko, siemanko, tutaj Daltonik. Widzicie? Łoneczka, wolność. Ptaczek, lata. Druga runda. Co dzisiaj się uda? W tym miesiącu. Będą łapy, czy będą flaki? Halo? Ty to wczoraj założył? Nie, o 8.5. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę